Akcja? Akcja. Akcja. Słuchajcie, ten film nagrywamy specjalnie po to, żeby wam powiedzieć, że chcemy wystąpić w Londynie. Tak, mamy taką intencję i nie tylko my, ale również londyńscy oglądacze tresury Matrixa, fani, podglądacze pragną, aby to się ziściło. Jesteśmy krótko po występie we Wrocławiu, wspaniałym występie, we wspaniałej atmosferze. Dosyć ciekawa scenografia nam się trafiła, ponieważ występowaliśmy w najlepiej wyciszonym pomieszczeniu, w jakim do tej pory występowaliśmy. Polecamy wam, jeżeli chcecie dobrze wyciszyć, wytłumić pomieszczenie, żeby nic nie sprzęgało, zróbcie to w bibliotece. Tam, gdzie jest dużo książek, one chłoną dźwięki jak gąbka. Dzięki temu nie ma żadnych sprzężeń, odbić, rewelacyjnie to wszystko słychać. Ale słuchajcie... Londyn. Byliśmy całkiem niedawno w Edynburgu, czyli Albion nie jest dla nas obcy. W ten sposób, nie. Czujemy tą energię, wiemy jak zamawiać whisky. Tak, tylko że my to na razie wiemy ze szkockim akcentem, a musimy się jeszcze nauczyć mówić klasycznym cockneyem. Chcemy w Londynie opowiedzieć o różnych rzeczach. Będziemy mówić o miłości, o pieniądzach, o pracy, tak, o szacunku do siebie. Zwłaszcza o szacunku do siebie, o poszukiwaniu go tak daleko od siebie, w przekonaniu, że tam, gdzie jesteśmy, nie ma go wystarczającej ilości. Prawdopodobnie już na miejscu przyjdzie do nas inspiracja do jeszcze kilku rzeczy i kilku tematów, tak, jak to zwykle bywa. Wspieramy tym wystąpieniem naszych londyńskich organizatorów, naszej organizatorki zwłaszcza, która chciałaby, jak my, żeby do tego doszło. Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, którą chcemy wyjaśnić. Otóż my rzadko biletujemy nasze spotkania. Raczej staramy się tego nie robić. Ale kiedy musimy wyjechać gdzieś daleko, tak jak na przykład do Londynu, czy za chwilę pojedziemy do Amsterdamu, tak, my tresurę Matrixa nie robimy po to, żeby zarabiać, ale też nie chcielibyśmy do niej dokładać. Bo to się mija z celem. I no cóż, jesteśmy na tyle niszowi, że prawdopodobnie może to stanowić w pewnym poczuciu obciążenie dla ludzi, którzy mieliby za to zapłacić. I uważamy jednak, że na przykład celem nagrania tego filmu jest próba sprowokowania przestrzeni do zbadania, czy dojrzała, abyśmy się tam pojawili. A słuchajcie, poza tym ciekawe, czy gdybyście się tak zastanowili, czy 40 funtów to wystarczająca cena, żeby zajrzeć w siebie i zobaczyć to, co tam w środku w nas jest. No. Bardzo możliwe, że w tej chwili wydaje się to ceną wygórowaną i zbyt wysoką, żeby przejść i posłuchać przez godzinę czy dwie jakichś dwóch gości. Okay. Ale gdyby zastanowić się nad tym w kontekście swojej własnej osoby, czy ja wydałbym 40 funtów... Na to, żeby przyjechało tych dwóch facetów? Którzy powiedzą, właśnie, czy w twoim świecie tych dwóch facetów mówi to, co ty chcesz sobie powiedzieć? No bo jeżeli tak, to na kogo ty wydasz te pieniądze, tak naprawdę? My w tresurze Matrixa twierdzimy, że nasz świat jest tworzony w taki sposób, że dostarcza cały czas nam informacji o nas samych. Bez względu na to, kogo spotykamy, w jakich okolicznościach, wszystko, co nas otacza, cała nasza kuweta zewnętrzna, horyzont zdarzeń, niesie w sobie informacje o tym, kim my jesteśmy. Kim Wild, tak. Jesteśmy emanacją naszej dzikości, a propos Kim Wild. Czyli nie dostaniemy niczego, co mamy nie dostać. Mamy pewne zaufanie, że Londyn wydarzy się, jeżeli ma się wydarzyć. Ale ponieważ chcemy wyciągnąć do przestrzeni rękę, robimy to właśnie w ten sposób. Mówimy o tym tu. Jeszcze jedno. Ilość miejsc jest ograniczona. Chcemy tam spotkać się z najwyżej 30 osobami po to, żeby móc przekazać naprawdę skondensowaną ilość informacji dla tych, którzy chcą ją przyjąć i z nią pracować. To znaczy z tymi ludźmi, którzy potem nie będą nas już więcej potrzebować.
Niemniej jednak ja oprócz tego, że chciałbym tam wystąpić i poczuć tą energię, chętnie zobaczę, jak żyją Polacy na wyspach. Chciałbym zobaczyć ich oczy, uśmiechnąć się do nich, podać im rękę i powiedzieć kilka ciepłych słów. Na przykład kaloryfer. Albo piecyk. Albo gejzer. Słuchajcie, cóż, jeżeli nie teraz, to na pewno za którymś razem do Was trafimy. Mhm. Mamy takie zaufanie, tak. I mamy taką wiarę. Tak. A póki co jesteśmy świeżo pod wrażeniem spotkania we Wrocławiu, które przyniosło niesamowitą ilość zwrotów i ciekawych informacji. Tak, jest. Sami jesteśmy zaskoczeni bardzo, tym, co się tam bardzo, wydarzyło. Bardzo. No cóż, prawdopodobnie opublikujemy to dopiero po terminie spotkania londyńskiego. Tak. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda tresura Matrixa na żywo, podobno jest jakaś różnica. Jest, ludzie, tak którzy, no, ludzie, którzy by oglądali nas i przychodzili na tresury Matrixa, mówią, że jest inaczej. Jest inaczej. A jak to jest, no musielibyście zobaczyć i doświadczyć jak, to samo. Jak robimy te jaskółki już w czasie rzeczywistym. Tresura Matrixa. Właśnie teraz przyjechaliśmy do Częstochowy po spotkaniu we Wrocławiu. Jest dokładnie 12 w nocy z 10 na 11 marca. Prawdopodobnie do zobaczenia w Londynie. Trzymajcie się.